Jak na razie nie wiadomo, co miał na myśli pewien młody mężczyzna, który postanowił skopać kiosk ruchu. Uczynił to wieczorową porą w Wodzisławiu Śląskim. Poczynania feralnego wodzisławianina nagrał monitoring miejski. Teraz musi się on tłumaczyć przed policją, która zajmuje się tą sprawą. Wiadomo, że w ten sposób chciał się po prostu zabawić, lecz niestety owa zabawa wymknęła mu się spod kontroli. Materiał, który za chwilę Państwu pokażemy, jest obrazem nieskrępowanej ludzkiej głupoty podlanej sporą dawką alkoholu. Trzech mężczyzn, wieczorową porą tak pijanych, że nie potrafią ustać na nogach, postanowiło przejść się centralną uliczką Starego Miasta w Wodzisławiu. Niestety spacer był trudniejszy niż można się było spodziewać. Kiedy już uzmysłowili sobie, że powinni odpocząć na chodniku, nagle jeden z nich wstał i z rozpędem godnym samolotu odrzutowego uderzył w witrynę kiosku ruchu. Strażnicy zatrzymali osobę, która dokonała zniszczenia mienia, kopią rolety kiosku. Oczywiście strażnicy wcześniej go legitymowali, tą osobę, tak to wiedzieliśmy, ale po dokładnym wskazaniu monitoringu, dokładnym rysopisie udało nam się go ująć. Oto moment, w którym żaluzje antywłamaniowe rzeczywiście okazują się idiotoodporne. Wystarczył tylko jeden wybryk, tylko jedno kopnięcie. Pewnie uszłoby zupełnie niezauważone. Na szczęście w centrum Wodzisławia niemal każda uliczka obserwowana jest przez kamery monitoringu 24 godziny na dobę. Widać na monitoringu osoby te idąc kopały w roletę sklepu, uszkadzając ją. Na pewno właściciel oszacuje straty i tą kwotę poda policji. Policja już ma namiary tej osoby, ponieważ ona została wylegitymowana. Dane te zostały przekazane dyżurnemu policji i myślę, że policja ma już ułatwione zadanie zatrzymaniu sprawcy. Sprawca, ponieważ Straż Miejska wylegitymowała tylko jednego z trójki mężczyzn, tłumaczył się, że on nic nie zrobił. Niczego nie kopnął, a strażnikom na pewno się coś pomyliło. Na wieści o monitoringu zmiękł do takiego stopnia, że w zasadzie jakakolwiek dyskusja okazała się zbędna. Na początku tłumaczył się, że to nie on. Strażnicy powiedzieli im, że mamy nagrania z monitoringu, gdzie wyraźnie widać, że to jest ta osoba. Więc powiedział w końcu, że zabawiali się, świętując jakąś uroczystość i no niestety tak mu się zdarzyło. No niestety zdarzyło się tak, że teraz odpowie przed sądem za to, co zrobił. Nie pomogą tłumaczenia, że był pijany. Trzej muszkieterowie wieczór zapamiętają na długo, choć pewnie nie tak, jak planowali.